Damian Gospodarz.pl. Tydzień Gospodarza, 25 maja 2017 roku. Jeżeli chodzi o zakończenie kampanii 2016 roku, nie ma jakichkolwiek zagrożeń, żeby ona nie była zrealizowana do końca czerwca, czyli tego terminu zgodnego z prawodawstwem krajowym. Nie ma jakiegokolwiek zagrożenia, jeżeli chodzi o realizację kampanii roku 2017 roku. Zaliczki, jeżeli będzie taka potrzeba gospodarcza polskich rolników, to również po 16 października do końca listopada polscy rolnicy w ramach dopłatności bezpośrednich otrzymają zaliczki w roku 2017. Na początku maja w wielu regionach Polski pojawiły się wiosenne przymrozki. Najbardziej ich skutki odczują sadownicy. Bardzo duże uszkodzenia kwiatów będą miały bowiem duży wpływ na poziom zbioru owoców. Z informacji zebranych przez profesora Makosza z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych wynika, iż największe uszkodzenia kwiatów wszystkich gatunków roślin sadowniczych odczuwali producenci owoców w regionach grójecko-wareckim i białej rawskiej, a także na Podkarpaciu. Zwłaszcza w okolicy Przemyśla. Z kolei w regionie sandomierskim i lubelskim najbardziej ucierpiały kwiaty czereśni i wiśni oraz jabłoni. Przymrozki, które spowodowały uszkodzenia kwiatów drzew owocowych, będą miały swoje konsekwencje w ilości zbiorów owoców. Według profesora Makosza jest niemal pewne, iż w bieżącym roku zbiory wszystkich gatunków owoców będą niższe niż w przypadku dwóch ostatnich lat. Okazuje się, iż nie tylko polskich sadowników dotknęły te problemy. Oprócz Polski zniszczenia wynikające ze spadku temperatur w maju zaobserwowali również producenci z Niemiec, Holandii, Belgii, północnej Francji, południowego Tyrolu, Słowenii, Austrii i środkowej Ukrainy. Jedynie w Białorusi, Krasnodarze i Kazachstanie i na Krymie nie odnotowano strat. Straty w uprawach dotknęły już blisko 6 tysięcy gospodarstw, jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie Polski. Działają lub działały komisje powołane do szacowania strat w gospodarstwach. Z danych przekazanych przez wojewodów wynika, że komisje dokonały oględzin w 295 gminach. Niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dotkniętych zostało około 16 tysięcy hektarów, w tym ponad 2 tysiące hektarów wynosi powierzchnia działek, na których szkody przekroczyły 70% i 8400 m2 powierzchni szklarni i tuneli foliowych, gdzie powstały szkody na powierzchni co najmniej 70% upraw. Łączna wartość oszacowanych do tej pory szkód wynosi ponad 12 milionów złotych. W tym roku dopłata do składki ubezpieczenia wynosi 65%, a w budżecie państwa jest prawie 1 miliard złotych przeznaczonych na ten cel. W kolejnych latach suma ta zostanie jeszcze zwiększona. W Polsce żyje około 60 miliardów pszczół. Ich liczba co roku wzrasta o 3-4%. Natomiast 71% Polaków jest przekonanych, że pszczoły masowo wymierają i jest ich zbyt mało. Tymczasem od lat 90. stale przybywa rodzin pszczelich. Obecnie w naszym kraju żyje ponad 60 miliardów pszczół, co daje 1,5 miliona rodzin pszczelich, w których mieszka obecnie około 60 miliardów owadów. Jak wynika z badań, większość z nas nie wie, jaką rolę odgrywają pszczoły w środowisku i posługuje się zasłyszanymi startupowymi na ten temat informacjami. Z okazji ustalenia przez ONZ Światowego Dnia Pszczół startuje kampania informacyjna na ich temat. Wśród wielu mitów dotyczących pszczół możemy wymienić te, które dotyczą upadków rodzin pszczeli w gospodarce pasiecznej związanej z masowym wymieraniem. Często mity te mówią, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za złą sytuację jest ochrona roślin. Tymczasem sytuacja nie jest taka zła, a ochrona roślin na pewno nie jest głównym czynnikiem, który zagraża dzisiaj pszczołom, mówi dr Grzegorz Pruszyński. Zielone Agro Show. Targi rolnicze w Polsce, które poświęcone są nowoczesnej technice oraz technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Podczas tegorocznej edycji targów w Łężu pojawią się nie tylko wystawcy prezentujący najnowocześniejsze maszyny rolnicze, ale także firmy, które w swoich szerokich ofertach przedstawią swoją produkcję, np. nasion, nawozów, pasz oraz dodatków paszowych, folie rolnicze, jak również elementy wyposażenia budynków inwentarskich. Już ten weekend od 27 do 28 maja odbędzie się kolejna edycja wystawy Zielone Agro Show 2017. Miejsce spotkań wystawców, zwiedzających gospodarzy i nie tylko, będzie motopark w miejscowości Ułęż.